Łódzki Central otwierano dwukrotnie. 28 sierpnia na otwarcie przyjechali przedstawiciele ówczesnych władz, a dzień później z centrum handlowego skorzystali pierwsi klienci. W latach 70. i 80. Central stał się niemalże ikoną nowoczesnego domu handlowego. Szybko został jednym z najbardziej znaczących punktów na mapie Łodzi. Był symbolem sukcesu. Spod centralu ruszały pochody pierwszomajowe, na spotkania łodzianie umawiali się pod centralem, do domu handlowego przyjeżdżały też wycieczki z innych miast. Przyciągał klientów m.in. niedostępnym nigdzie indziej towarem, nowoczesnym jak na owe czasy marketingiem i dostępnością towarów z zagranicy. Dużo jest oryginalnych jeansów. Z Holandii i Belgii mamy pończochy i rajstopy. Z Anglii szetlandzkie swetry, a z Austrii renomowany sprzęt sportowy. Narty są oczywiście drogie, od 20 do 36 tysięcy złotych. W centralu było wszystko. Radia, telewizory, odkurzacze, importowany alkohol, ubrania. Nic dziwnego, że już od rana przed wejściem ustawiały się tłumy klientów. Mnóstwo ludzi, którzy czekali tu właśnie przed tymi drzwiami, już w kolejce, i to otwieranie drzwi, czasami wybijanie szyb, bieg po schodach ruchomych na górę. Dziś kolejek przed wejściem już nie ma. Po transformacji ustrojowej Central stopniowo tracił na znaczeniu. Jego miejsce zaczęły zajmować nowoczesne galerie handlowe i supermarkety. Mimo to nie upadł i wciąż ma swoich wiernych klientów. Mamy grono stałych klientów, którzy nam kibicują cały czas. Budowa trasy WZ bardzo wpłynęła na wielkość obrotów i odczuwamy to w dalszym ciągu. Także czekamy, aż ta budowa się zakończy i mam nadzieję, że te obroty, które uzyskiwaliśmy przed budową, ta ilość klientów do nas po prostu wróci. Choć do centralu nie przyjeżdżają już wycieczki, a ruchome schody na nikim nie robią wrażenia, central na stałe wpisuje się w pejzaż miasta. Życzymy mu kolejnych kilkudziesięciu lat.